Cześć moi drodzy, to z tej strony Erry, a wy oglądacie kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Gothic 3. Tak jak mówiłem, w międzyczasie splądrowałem sobie całą kopalnię tutaj, a teraz udam się do Okary, a właściwie to trochę dalej, ponieważ zamierzam wam pokazać tą jaskinię, gdzie były pełzacze i gargulce, bo tam jest ciężka skrzynia, w której znajdę kolejną jakąś ciekawą broń. No mam nadzieję, że na tyle cenną, że będę już w stanie uzbierać te 20 tysięcy i kupić w końcu pancerz. No i to jest cel na ten odcinek. Zamierzam się jeszcze udać do kryjówki Ortegi, którego pokonałem sporo odcinków temu. Ale w jego kryjówce, jak zapewne pamiętacie, były skrzynie, których nie potrafiłem otworzyć. Teraz już potrafię to zrobić. No i zamierzam się właśnie tam udać. Może znajdę jakieś ciekawe przedmioty, które będę mógł spieniężyć. No i liczę na to, że w tym odcinku jeszcze uda mi się stworzyć tą zbroję, a w następnym pobawię się już w gladiatora i powarczę na arenie, bo troszkę mi się tego nazbierało. Cape Dan, Montera i Silden. Więc mam już tutaj trzy miasta. Tak, tu jest pierwszy kufer. Jak widzicie, wkoło leży pełno gargulców. Przeciwnik dość nieprzyjemny. No. Coś długo z tym kufrem sobie nie mogłem poradzić. Tak, no i pełzacze. Pełzaczy było naprawdę chyba z 15. Tu jeszcze są szkielety i zombie. One były tutaj na prawo. O czym też wspominali bandyci w liście. Tu jakiś kamienny krąg i kolejny metalowy kufer. Tym razem poszło o wiele szybciej. Tutaj szkielet ma jakąś broń, ale chyba się nie da tego miecza zebrać. Tak, ten kufer już opróżniłem. No i biegniemy sobie szybciutko dalej. W tej jaskini, tutaj w tej części było mnóstwo węży, jak widzicie, wszystkie pozabijałem. I było tutaj dużo doświadczenia z nich. Może z jakieś 50 punktów w sumie, ale no tworzyło to jakiś klimacik. I tu na wprost również było troszkę zombich, chyba tak to się odmienia. I ich też wszystkich pozabijałem. Okej, mnóstwo złota. No to może nawet uda mi się teraz tą zbroję stworzyć. I tak, stara skrzynia, tu będzie pewnie jakiś amulet. Amulet siły życiowej. No, niech będzie. Kolejny pierścień, tu już chyba nic nie ma. I kolejna ciężka skrzynia. Co tym razem będzie? Łuk myśliwski to nie, łuk kompozytowy. No, słabszy od tego, który posiadam aktualnie. Ale może uda go się sprzedać za jakąś fajną cenę. Sprawdźmy tylko, jak on wygląda. Łuk kompozytowy. O, niech będzie. Nieszczególnie. I wracam do mojego łuku gońca leśnego. I tak, ile ja tu mam kasy teraz? 16 tysięcy. Dobra, udamy się do Okary. Sprawdzę, czy po sprzedaniu tych wszystkich śmieci będę miał już wystarczającą ilość pieniędzy. Tam w drugiej odnodze jaskini były głównie pełzacze i zwykłe skrzynie, w których nie było nic nadzwyczajnego. Dlatego też wam tego nie pokazywałem. No, było troszkę chrząszczy z takich ciekawszych stworzeń, nazwijmy to tak. No i dobra, zagadajmy tutaj z tym złodziejem. Czemu mnie obudziłeś? Pokaż mi swoje towary. No i pozbędziemy się teraz wszystkich zbędnych rzeczy. Kostur sobie jeszcze zostawię, bo nie wiem, czym będę dokładnie walczył na arenie. Ciężka gałąź. Broń stworzona przez samą naturę. Zbyt ciężka, by dzierżyć w jednej ręce. Więc wywalamy. Ten pierścień wywalamy. Ponieważ i tak mogę nosić tylko dwa. No, dużo to tu tego
Nie było, ale jeszcze mogę sprzedać kielichy. I jakieś tam inne bzdurne rzeczy. Oko gargulca może też. Skóra dzika, jaszczura. No warto by było już stworzyć tą zbroję. Bo naprawdę już się nie mogę doczekać. Skóra bizona to się jeszcze może przydać. Ale pozbędę się może po prostu skóry wilka. I starczy mi teraz na zbroję, więc zostanę bez kasy, ale za to z lepszym pancerzem. Więc w następnym odcinku możecie się spodziewać wielu walk na arenie. Mam nadzieję, że wygranych. Nie wierzę w ani jedno słowo. Ale teraz pogadajmy z kowalem. Skoro mowa o ludziach, cały czas to nigdy do niczego nie mam dla ciebie nowego człowieka. Nazywa się Kent. Znam tego żółtodzioba. Tak jest już. Ale w porządku. Lepsze to niż nic. Znalazłem dla was silnego wojownika, Randala. O rany! Skąd go wytrzasnąłeś? Co mam powiedzieć? Dobra robota, przyjacielu. Tak trzymać. Chcę się do was przyłączyć poszukiwacz złóż, niejaki Owen. Więc sprowadź go tutaj. Dobra robota. Farmer Rufus ma dla ciebie wiadomość. Bardzo dobrze. Pewnie przynosi wieści z Montery. Dziękuję ci, że pomogłeś mu się tutaj dostać, przyjacielu. Mnie to nie przeszkadza. Pokaż mi swoją broń. Trochę doświadczenia, jeszcze trochę kasy. Więc nie będzie aż tak źle. Kupuję oczywiście projekt. Mnie to nie przeszkadza. Nie ma się co tutaj długo zastanawiać i wykuwamy go na kowadle. 160 punktów zdolności łowieckich. Akurat tyle posiadam, więc będę mógł go od razu użyć. O, to ciekawe. Ten mój pancerz mi nie zniknął. Tak jest już źle. No dobra, tutaj możecie porównać statystyki. Skórzany pancerz po 30 przed ostrzami uderzeniami pociskami, a tutaj mamy 70 przed ostrzami uderzeniami i 50 przed pociskami, więc no jest to dużo lepszy pancerz, a ten jeszcze dodatkowo będę mógł sprzedać za 2,5 koła. Więc dobrze, gdzie my sobie teraz pobiegniemy? Myślę, że teleportuję się do Ardei. Mnie to nie przeszkadza. Gdyby to było takie i stamtąd pobiegnę sobie do jaskini Ortegi. Ponieważ tam troszkę było do tego tych skrzyń do plądrowania. Tutaj też chyba powybijałem jakieś stworzenia lokalne, że się tak wyrażę, które tutaj gdzieś były. O, jakieś pojedyncze ścierwojady. Oczywiście te stworzenia się co jakiś czas odradzają. Te, powiedzmy, mniej potężne cieniostwory się chyba nie odradzają. No. Dawaj. Bezi. Okej. Okay. Pozbierajmy roślinki, to się zawsze przyda. Gdzie teraz była ta jaskinia? Chyba w tamtym kierunku. O, jest nawet dzik. No teraz już nic mi nie straszne. Naprawdę z tym pancerzem i z tym łukiem to jest taki w sam raz ekwipunek na ten etap gry. Także bez strachu tutaj sobie już mogę biegać. Te skrzynie były normalne i metalowy kufer. Czyli jego musiałem chyba opróżnić wcześniej. No i dobra, biegnę do jaskini. Och, tutaj pamiętam, też była ciężka przeprawa w tej jaskini. Ale stare dzieje. Tu był kufer normalny. Jeszcze coś tu się zapodziało. Tak, mam nadzieję, że na arenie pójdzie mi w miarę łatwo. Znaczy, w miarę łatwo, bezproblemowo. Z tym mieczem asasyna chyba jednak będę walczył, ponieważ miecz ma tą przewagę nad kosturem, że jest szybki. No i faktycznie mogę tych przeciwników pozatruwać, jeśli odpowiednio złamany sobie wymierzę cios. Złamany. Dobrze, co my tu mamy? Jakieś czary,
kolejny amulet. No, kasa się oczywiście zawsze przyda, więc trzeba ją zbierać. Złamany. A dodatkowo mam jeszcze jedno zadanie związane z kufrem. Też wzrosło chyba, wzrósł poziom trudności otwierania skrzyń, bo w tej podstawowej części pamiętam, że wystarczyło się nauczyć umiejętności i już punkty właśnie złodziejstwa nie miały za dużego wpływu i praktycznie za każdym razem się otwierało skrzynię od razu. No a tutaj trochę tych wytrychów połamałem przy okazji. Dobrze, udam się jeszcze w jedno miejsce, bo gdzieś tutaj w okolicy powinna być jakaś stara skrzynia. Ciężko to dokładnie wytłumaczyć gdzie, ale zaraz wam po prostu pokażę. Kufer normalny. Warto się nauczyć tej umiejętności otwierania zamków od razu, bo później idzie się po prostu pogubić. Ja też już dokładnie nie pamiętam, gdzie były te skrzynie, które miałem później otworzyć. Oho! Dziknę się z zaskoczenia. W miarę ten miecz jest dobry. No, nawet nieźle poszło. Takie malutkie stworzonka właśnie mogą nas zaskoczyć, ale są to na tyle właśnie niegroźne stworzenia, że spokojnie jestem sobie w stanie z nimi poradzić teraz. Tu gdzieś na prawo są chyba gobliny i na pewno jaskinia z nieumarłymi, więc tam sobie na razie nie idę, ale za to tutaj na lewo jest coś, co mnie interesuje. Zaraz zobaczycie, co dokładnie. Tak, jakieś spalone domostwo. A za tym domostwem jest coś o wiele ciekawszego. A mianowicie, o, kufer jeszcze nie otworzyłem. Mianowicie jaskinia. I w tej jaskini powinna być stara skrzynia, tak gdzieś wyczytałem. Więc chodźmy to sprawdzić. Ciekawe, co się kryje w środku. Ogry czy coś innego? O, pełzacze, więc powinno być w miarę łatwo. Jak tylko jeszcze będę trafiał. Ach. Lepiej jest walczyć ze stworami, które mają zbite ciała. Wtedy jest łatwo trafić faktycznie w tą głowę. A nawet jak się nie trafi w głowę, to można wtedy bezproblemowo trafić w korpus. Ale okej, pełzacze leżą. Więc biegnijmy przeszukać jaskinię. Też jest troszkę węży. Ale to nas akurat za bardzo nie interesuje. Tylko interesuje mnie w tym momencie stara skrzynia, dokładnie tak. Pierścień zdolności łowieckich. No, niech będzie. Mogłoby się trafić coś bardziej przydatnego. A tu co jest? Zwykły kufer. Ale zawsze jakieś tam zwoje. Więc nie ma co narzekać. Powybijam te węże, zawsze to jakieś tam drobne doświadczenie wpadnie. Pozbieram jeszcze grzybki. I udam się chyba teraz do Cape Dan, bo tam też mam zadanie, żeby okraść kufer alchemika. Tak się jeszcze zastanawiam, czy gdzieś były jakieś skrzynie, które miałem otworzyć. Chyba w Redok była jedna skrzynia w tych tunelach, więc tam jeszcze pobiegnę. I się zorientuję, czy coś faktycznie mi zostało do splądrowania. O, w Redok dawno nie byłem. Jest też jedna stara skrzynia koło
maga Sebastiana, chyba tak miał na imię, ale nią się zajmę kiedy indziej, bo tu trzeba przyjść w nocy, najlepiej uśpić jednego strażnika. No, troszkę z tym jest z zachodu, żeby nikt nas właśnie nie dostrzegł, jak będziemy okradać te skrzynie. Dobrze, tu widzę jakiś kufer, chyba zwykły, a ten też zwykły. Dobra, więc biegnę sobie dalej. Trochę mi życia ten upadek zabrał, ale przynajmniej nie zginąłem bez umiejętności. Zginąłbym niechybnie. Tu jeszcze jakieś żelazo zostało. Okej, tu był chyba kufer. Właśnie, metalowy kufer. Co też ciekawego tu w środku może być? O, zaklęcie, mikstura. Mikstury generalnie, przynajmniej jak dla mnie, to jest takie źródło dochodu, ponieważ no nie widzę szczególnie sensu używania mikstur, zwłaszcza tych przemian w jakieś słabe potworki, jak na przykład właśnie dzik, czy jakiś tam ścierwojad. No jest jakiś tam smaczek, ale sensu większego to nie ma. Dobrze, tu jeszcze była jakaś skrzynia chyba. Gdzieś u góry. Dokładnie tak. To jest chyba ostatnia tutaj w okolicy. Więc teraz do Cape Dan i okradniemy w końcu alchemika. I tym samym wykonam też zadanie poboczne, które właśnie polegało na tym, żeby ten kufer splądrować. 500 sztuk złota plus 1 do umiejętności złodziejskich. Ciekawe, czy jeszcze możemy się pochwalić temu, kto nam zlecał zadanie. Za to też często są jakieś punkty doświadczenia. No, tym razem nie. Pokaż mi swoje towary. Ale zakupię sobie strzały. Strzał nigdy za mało. Bardziej, że moja postać... Stać! Zginęło parę cennych rzeczy. Wiesz coś o tym? Nie. Mamy cię na oku. No. Nie spodziewałem się. Tak, strzały się zawsze przydadzą, tym bardziej, że moja postać jest przecież łucznikiem. Pokaż mi swoje towary. Póki co przynajmniej. Więc podczas jednej potyczki zużywam tutaj sporo strzał, naprawdę. Zdarza się i tak. Dobra, pozbędziemy się tego i tego. Naszyjników też się pozbywamy. Możemy nosić tylko jeden, więc można zostawić po jednym egzemplarzu. Dobra, może udam się na arenę. Tam zagadam z właścicielem tej areny. Ale to już chyba w następnym odcinku. W tym to będzie wszystko. A w następnym, tak jak mówiłem, spodziewajcie się po prostu walk na wszystkich możliwych arenach, które są dostępne. No i mam nadzieję, że bezproblemowo i z sukcesem będę się wspinał po kolejnych szczeblach kariery gladiatora. A teraz dzięki za uwagę i zapraszam do oglądania następnego odcinka. Do usłyszenia, cześć!